Zakładam, że większość widzów, myśląc o budowie atomu, ma przed oczami taki obraz. Albo taki. Albo taki. Niezależnie od wersji, najczęściej myślimy o jądrze atomowym zbudowanym z dwóch elementów, protonów i neutronów, okrążonych przez mniejsze elektrony. W tym materiale spróbuję odpowiedzieć na pytanie, jak odkryto te trzy cząstki, jądra atomowe i orbity elektronowe. Jak wyglądała ewolucja poglądów na budowę atomu? Oraz jak w ogóle fizycy doszli do wniosków, że materia w mikroskali ma ziarnistą strukturę. Tytułem wstępu dodam, czego nie będzie w filmie. Tak więc nie będzie nic o kwarkach, rozpadach jądrowych, nic o strukturze jądra atomowego, ani o oddziaływaniach, które zachodzą w jego wnętrzu. Zapraszam do oglądania. Wiek XX nazywany jest wiekiem atomu. Jednak na jego początku nikt nie wiedział, jak on jest zbudowany. Niektórzy wątpili w jego istnienie. Już 2500 lat temu greccy filozofowie Leucyp i Demokryt wprowadzili pojęcie najmniejszej cząstki zwanej atomem, od greckiego atomos, co oznacza niepodzielny. Zgodnie z tym poglądem, materię można było podzielić na mniejsze części tylko do osiągnięcia rozmiarów atomów, których nie można już było podzielić na mniejsze elementy. Tak więc sama nazwa pochodzi już z czasów starożytnych. Pierwsze naukowe tropy prowadzące do odkrycia cząsteczkowej struktury materii pojawiły się w drugiej połowie XVII wieku. Robert Boyle i jego asystent Robert Hooke przeprowadzili w 1662 pewien eksperyment, który polegał na ściskaniu powietrza w zamkniętej szklanej tubie. Kiedy zwiększali ciśnienie naporu, objętość powietrza malała. Ściśnięcie pewnej hipotetycznej ilości cząsteczek gazu zbliżało je do siebie. W ten sposób sformułowano prawo Boyla, które mówi, że ciśnienie gazu jest odwrotnie proporcjonalne do jego objętości. Przenieśmy się 100 lat w przyszłość. Pod koniec XVIII wieku Antoine Lavoisier sformułował prawo zachowania masy, zgodnie z którym łączna masa składników reakcji chemicznej jest równa masie otrzymanych produktów. Na tej podstawie sprawdzono zaproponowaną przez Boyla hipotezę, zgodnie z którą pierwiastek chemiczny to substancja, której nie można podzielić. Pomysł ten podchwycił chemik John Dalton w pierwszych latach XIX wieku. Dalton, człowiek niezbyt wykształcony, aczkolwiek bardzo zdolny, wyprzedził swoich słynnych kolegów, przez co zasłużył na tytuł ojca nowoczesnego atomizmu. Z innych jego dokonań należy wspomnieć, że na cześć jego badań o powstawaniu kolorów zaburzenie ich widzenia nazywamy daltonizmem. Dalton zaproponował pierwszy model budowy atomu, tak zwany model kuli bilardowej. Oparł go na kilku śmiałych założeniach, które można przedstawić w następujący sposób. Wszystkie atomy jednego pierwiastka są identyczne, są niezmienne, są niepodzielne, mają jednolitą strukturę, są najmniejszymi budulcami materii, a atomy jednego pierwiastka nie mają cech wspólnych z innymi. Same atomy miały być otoczone cieplikiem, swego rodzaju materialnym źródłem ciepła, które miało odpowiadać za wzrost temperatury podczas ściskania gazów. Dziś wiemy, że takie założenia były błędne, ale 200 lat temu istniały całkiem solidne podstawy do takiego myślenia. Hipoteza o tym, że atomy jednego pierwiastka są identyczne, obaliło poznanie izotopów. Niezmienność upadła wraz z odkryciem promieniotwórczości, niepodzielności i braku struktury wewnętrznej przeczy choćby istnienie jonów i oczywiście odkrycie możliwości rozszczepienia jądra atomowego. Odkrycie protonów, neutronów czy elektronów obaliło status jako najmniejszego budulca materii, który miał być różny dla różnych pierwiastków. Zasada okresowości Mendelejewa, zgodnie z którą właściwości pierwiastków powtarzają się w tzw. okresach, obaliła ostatni postulat. Dalton podjął próbę ustalenia masy atomowej. Wodór jako najlżejszy pierwiastek otrzymał masę 1. Przyjął dość niedokładnie ich proporcje na 1 do 7. Dopiero dokładniejsze pomiary zmieniły ją na bliższą prawdzie na 1 do 8. A biorąc pod uwagę, że w wodzie występują dwa atomy wodoru, sam stosunek ich masy powinien wynosić 1 do 16. Dzięki tym pomysłom, nawet mimo błędów pomiarowych, chemia zaczynała mieć sens. Ostatnie problemy zostały rozwiązane dzięki pracom włoskiego fizyka Amadeo Avogadra. Dokonał matematycznego sprawdzenia pomiarów wagowych Daltona, dzięki czemu można było rozwiązać problemy, jakie pojawiały się podczas doświadczeń. Spalając dwie objętości wodoru i jedną tlenu, powstawały dwie objętości pary wodnej. To właśnie dzięki jego trafnym spostrzeżeniom można było dojść do wniosku, że w wodzie występują dwa atomy wodoru na jeden tlenu, że niektóre pierwiastki występują w formie dwuatomowych cząsteczek oraz że w danej objętości gazu mogą występować różne ilości atomów pierwiastków.
Dziś znamy tak zwane prawo stosunków stałych, podstawową zasadę chemiczną, na podstawie której wiemy, że dany związek chemiczny jest taki sam, niezależnie od pochodzenia użytych składników lub wykorzystanej metody jego otrzymywania. Teoria atomistyczna wyjaśniała kilka znanych już zjawisk fizycznych. Dźwięk w gazach roznosi się z różną prędkością. Ta musiała być zależna od masy cząsteczek. Obliczenia były zgodne z obserwacjami, tak więc można było dokonać opisów ilościowych tych zależności. Istnienie atomów tłumaczyło też zjawisko dyfuzji, czyli mieszania się gazów lub cieczy. Znamy jej konsekwencje jako samoistne roznoszenie się zapachu, nawet bez udziału wiatru czy innych wymuszonych ruchów powietrza. Cząsteczki nie pozostają nieruchome, a podlegają pewnym interakcjom z innymi, mieszając się i roznosząc coraz dalej. Badanie dyfuzji jako zjawiska atomowego także pozwoliło na dokonanie obliczeń mających odzwierciedlenie w wynikach eksperymentów. Masa cząsteczek miała wpływ na prędkość zachodzenia zjawiska. Atomy są tak małe, że nie można ich zobaczyć, a przynajmniej nie w tradycyjnym rozumieniu widzenia. Potrzebujemy do tego wyspecjalizowanej aparatury, jak na przykład mikroskop elektronowy. Najmniejszym zjawiskiem atomowym, które można zaobserwować powiedzmy na własne oczy, jest oddziaływanie pojedynczych cząsteczek materii na otoczenie. Pierwszym, który miał to zobaczyć, był botanik Robert Brown, a dokonał tego w 1827 roku. Brown prowadził obserwacje mikroskopowe pyłków kwiatowych zawieszonych w wodzie. Ich minimalny rozmiar dochodzi do 2-3 mikrometrów, a długość fali światła widzialnego to mniej więcej między 0,7 a 0,4 mikrometra, co stanowi wartość graniczną możliwości prowadzenia obserwacji za pomocą zwykłego światła. Pyłki pozostawały w ciągłym ruchu, mimo że woda była nieruchoma. Początkowo założył nawet, że są żywe, ale taki sam efekt obserwował w przypadku materii nieożywionej. Nie znalazł wyjaśnienia, ale szybko opisał zjawisko, które dziś nazywamy ruchami Browna. Cząsteczki cieczy lub gazu poruszają się w sposób nieuporządkowany. Określamy oczywiście średnią prędkość tych ruchów, ale średnia to wskaźnik statystyczny. W rzeczywistości zachodzą odchylenia, odstępstwa od przeciętnych zachowań, czyli fluktuacje, zjawiska losowe, ponadprzeciętne występujące w dużych zbiorowiskach. W tym przypadku drobinki kurzu były poruszone przez szybko poruszające się cząsteczki wody. Ta nie mogła być więc jednolitym płynem, ale musiała składać się z wielu małych elementów. Matematycznego wyjaśnienia zjawiska dokonał nie kto inny, ale sam Albert Einstein w 1905 roku. Jego obliczenia przewidywały nawet, jak duże powinny być atomy, żeby wywoływać ruchy pyłków. 3 lata później doświadczalnie potwierdził je Jean Perrin, badając zachowanie przedmiotów zawieszonych w lepkich żywicach. Inne podejrzenia, że materia jest zbudowana z podzielnych cząstek, powstawały podczas pierwszych doświadczeń z energią elektryczną. Michael Faraday, badając zjawisko elektrolizy wody, zmierzył i porównał ilość energii elektrycznej i wodoru, który wydzielił się w drodze eksperymentu. Można było obliczyć, ile prądu potrzeba do uzyskania konkretnej ilości gazu. Jego uwadze nie uszło też, że podczas elektrolizy pewnych substancji niektóre jej produkty wędrowały do katody, a inne do anody. Jeżeli atomy są obojętne elektrycznie, to być może składają się z mniejszych części, które posiadają odwrotne i równoważące się ładunki. W 1859 roku Heinrich Geissler, badając wyładowania elektryczne w gazach, zauważył jasne zielone światło. W swoich eksperymentach wprowadził pewne nowatorskie rozwiązanie. Udoskonalił pompę próżniową i zamiast skórzanych elementów i uszczelek użył słupa rtęci jako tłoka. To właśnie jemu zawdzięczamy odkrycie słynnych promieni katodowych. Choć były one przedmiotem wielu eksperymentów, na odpowiedź czym są, trzeba było poczekać kolejne 30 lat. Podejrzewano, że są albo strumieniem cząstek, albo jakąś falą. W listopadzie 1895 roku, po około miesiącu badań z promieniowaniem katodowym, Wilhelm Röntgen odkrył promienie X. W tym samym czasie miały 2 lata, od kiedy badania nad nimi rozpoczął angielski fizyk, Joseph John Thomson. Starał się zmierzyć jego prędkość oraz sprawdzić, czy są jakimś rodzajem promieniowania UV. Fakt, że odkrycie takiej wagi przeszło mu koło nosa, zmobilizowało go do zintensyfikowania własnych działań. Wiedział, że mógł zauważyć to samo co Röntgen, jednak skupiony na własnych badaniach, zapewne zignorował sygnały, których nie przeoczył Niemiec. Mniej więcej w tym samym czasie Jean Perrin przeprowadził eksperymenty, w których wykazał, że promienie katodowe mają ujemny ładunek. Mając tą wiedzę, Thomson zmierzył odległość, jaką promienie katodowe mogą pokonać poza lampą próżniową i założył, że muszą być mniejsze od cząsteczek powietrza, które je zatrzymuje. W 1896 przeprowadził serię następujących eksperymentów. Użył lampy wyładowczej, w której anoda miała niewielki otwór.
przez który wydostawała się wiązka promieni. Przechodziła ona przez rurę, w której panowała próżnia, a jej koniec padał na ekran światłoczuły. Wiązka promieni pozostawiała świecący punkt na jego powierzchni. W rurze umieszczono także metalowe płyty podłączone do źródła energii elektrycznej. Ich włączenie powodowało ugięcie strumienia. Następnie dodawał pole magnetyczne i odpowiednio manipulując jego natężeniem, prostował strumień. W trakcie badań ustalił, że poruszają się z prędkością mniejszą niż prędkość światła oraz obliczył ich stosunek ładunku do masy. Dokonywał prób z użyciem różnych gazów pod różnym ciśnieniem, używając katod z różnych materiałów, a wynik był zawsze ten sam. Stosunek ładunku do masy był wielokrotnie mniejszy niż najmniejszy dotychczas zmierzony w jonie wodoru. Strumień składał się z jakichś wyjątkowo małych cząstek. Tak w 1896 odkryto elektrony. Skoro miały ładunek ujemny, jon wodoru dodatni, a materia zbudowana z atomów była obojętna elektrycznie, to atom musiał mieć jakąś wewnętrzną strukturę. Mniej więcej w tym samym czasie Peter Zeeman badał widmo spektralne sodu. Zauważył, że w obecności silnego pola elektromagnetycznego prążki widma się przesuwają, a nawet rozszczepiają. Wraz z Henrykiem Lorentzem założyli, że światło jest emitowane przez jakieś cząstki krążące po orbitach, które miały ulegać zmniejszeniu pod wpływem pola elektromagnetycznego. Manipulując polem oraz mierząc zmiany widma, obliczyli, że cząstki mają takie same właściwości jak elektrony Thomsona. Interesujące. W roku 1904 Thomson zaproponował model budowy atomu, zwany modelem ciastka z rodzynkami. Ujemnie naładowane elektrony miały być zatopione w dodatniej, równomiernie rozłożonej chmurze o średnicy około 1/10 nanometra, co miało równoważyć ich potencjały. Oscylacja elektronów miała być źródłem widma, a ich ułożenie jego wzoru. Thomson sugerował, że liczba elektronów w atomie odpowiada jego masie i stanowi o różnorodności pierwiastków. Ilość elektronów w pojedynczym atomie szacował na jakieś 1000 sztuk. Obliczenia matematyczne potwierdzały, że taki pomysł może mieć sens. Różne ułożenie elektronów miało odpowiadać za to, jakim pierwiastkiem jest dany atom, a ich oscylacja miała odpowiadać za właściwości fizyczne i chemiczne. Jednak nikt nie wiedział, jak zweryfikować to doświadczalnie. Z takim pomysłem nie zgodził się japoński fizyk Hantaro Nagaoka. Stwierdził, że budowa atomu musi mieć charakter zbliżony do układu Saturna i jego pierścieni. Jądro miało być dużo cięższe i działać na orbitujące elektrony z wielką siłą, która miała je utrzymywać. Jako pierwszy zaproponował tak zwany model planetarny. Pomysł Thomsona nie wyjaśniał wspomnianego efektu Zeemana, który z kolei tłumaczyły orbity elektronowe. Losowe rozmieszczenie elektronów w chmurze nie mogło dać otrzymywanych wyników. Sprawdzeniem, która koncepcja jest prawidłowa, zajął się Ernest Rutherford i jego dwaj asystenci, Hans Geiger i Ernest Marzen. Wykonali doświadczenie, które do historii fizyki przeszło pod nazwą eksperymentu ze złotą folią. Cząstki alfa, czyli jądra helu, skierowano na grubą folię o grubości około 500 nanometrów, co odpowiadało warstwie rzędu 2000 atomów. Złoto wybrano do eksperymentu ze względu na jego właściwości, gdyż może być walcowane do uzyskania bardzo cienkich warstw. Jeżeli model ciastka z rodzynkami był prawidłowy i atom był dodatnio naładowaną przestrzenią, cząstki alfa powinny przelatywać przez niego bez żadnych zakłóceń. Elektrony są od nich jakieś 8000 razy lżejsze, nie powinny więc zakłócać toru ich lotu. Sam atom złota jest już od nich jakieś 49 razy cięższy, ale jego całkowity ładunek był zbyt rozproszony. Wyniki były zupełnie inne. Otóż większość cząstek przechodziła przez folię odchylając się o 1-2 stopnie, a tylko niektóre przechodziły pod znacznie zmienionym torem lub całkowicie się odbijały. Na podstawie otrzymanych wyników ustalono, że materia w atomie nie może być rozłożona równomiernie. Rutherford obliczył, że większość masy musi być skupiona w jądrze. Eksperymenty były przeprowadzone przez kilka lat, ale przyjmując daty publikacji wyników, w 1911 roku odkryto jądro atomowe. Atom ma średnicę 5 rzędów wielkości większą od jego jądra, stąd wynik eksperymentu. Rozmiar 1/10 nanometra podawany przez Thomsona był prawidłowy, ale tylko dla ładunku ujemnego. Na podstawie tych danych potwierdzono prawidłowość modelu planetarnego, który został nazwany modelem Rutherforda. Ujemne elektrony okrążały dodatnio naładowane jądro, niczym planety okrążają Słońce, a ich liczba musiała być zależna od wielkości jądra, żeby cały ładunek elektryczny atomu był obojętny. Nowy model miał jednak pewne braki. Obliczenia wynikające z mechaniki klasycznej wskazywały, że elektrony powinny spadać na jądro po spirali, emitując cały czas światło, a w konsekwencji rozpadać się. Atomy powinny więc anihilować w ułamku sekund, świecąc na wszystkie kolory, co jak wiemy z własnych obserwacji, nie zachodzi w rzeczywistości.
materia jest dość stabilna. Z pomocą przyszedł duński fizyk Niels Bohr, który zaproponował pewne zmiany w koncepcji Rutherforda. Uznał, że rozwiązania problemu należy poszukać w mechanice kwantowej. Gdyby przyjąć, że w wodorze elektron orbituje wokół jądra za pomocą klasycznego elektromagnetyzmu, rzeczywiście powinien wypromieniować energię i spaść na jądro w ułamkowej części sekundy. Elektron spadający na jądro powinien emitować falę elektromagnetyczną w sposób ciągły, równo zmieniając długość fali światła. W rzeczywistości widmo wodoru i innych pierwiastków zawsze przybiera konkretne wartości. Skwantował orbitalny moment pędu, przez co elektrony mogły krążyć tylko po konkretnych orbitach, a nie całkowicie dowolnie. Nie było więc możliwości spiralnego ruchu w kierunku jądra. Jeżeli elektron chciał zmienić pozycję na niższą, po prostu przeskakiwał na inną orbitę, emitując foton. Tak długo jak nie zmieniał stabilnych orbit, nie tracił energii. Dodatkowo, elektrony w pierwszej kolejności zajmowały miejsce na orbitach najbliższych jądru, a te mogły przyjąć nie więcej niż określoną ich liczbę. Bohr dokonał obliczeń dla atomu wodoru, który jak wiemy ma najprostszą budowę. Nowy model nie zmieniał koncepcji, a jedynie zmodyfikował ją tak, że wokół jądra nie istniały dowolne, a ściśle określone orbity elektronowe. Tak więc na początku lat 20. ubiegłego wieku znano punktowe jądro atomu oraz elektrony, które okrążały je po ściśle określonych orbitach. W tym czasie Rutherford przeprowadzał doświadczenia, w których przepuszczał cząstki alfa przez rurę wypełnioną azotem. Na jej końcu rejestrowano m.in. jony wodoru. Powtórzył eksperyment z innymi gazami, ale wyniki były zawsze takie same. Jądra helu musiało jakoś wybijać wodór, którego przecież nie było w rurach, bezpośrednio z samych gazów. Wewnątrz zachodziły przemiany jądrowe. Azot w interakcji z cząstką alfa zmieniał się w tlen, emitując jądro wodoru. Był to dowód, że jądra atomowe mają wewnętrzną strukturę. Ze wszystkich dotychczas zbadanych jonów, to w wodorze był najwyższy stosunek ładunku do masy, tak więc to one musiały odpowiadać za przenoszenie ładunku dodatniego. Tak w 1919 odkryto protony. Zmierzono, że proton jest powiedzmy cięższy i to 1830 razy cięższy od elektronu i zawiera w sobie praktycznie całą masę atomu wodoru. Na podstawie serii eksperymentów James Chadwick ustalił, że dodatni ładunek jąder jest równy iloczynowi ładunku elektronu i jego liczby porządkowej w układzie okresowym, czyli liczby atomowej. W 1913 Henry Moseley przeprowadził następujące eksperymenty. Kierował na różne pierwiastki silny strumień elektronów, który wybijał z nich promieniowanie rentgenowskie. Długość fali wysyłana przez poszczególne pierwiastki była zależna i proporcjonalna do ich liczby atomowej, co było eksperymentalnym potwierdzeniem tezy, że liczba atomowa odpowiada ilości ładunków dodatnich w jądrze. Dzięki temu można było ustalić prawidłową kolejność pierwiastków chemicznych w układzie okresowym i potwierdzić przewidywania Mendelejewa co do jego budowy. Przypomnijmy sobie trzy szkolne definicje. Liczbę atomową, czyli kolejny numer pierwiastka w układzie okresowym i jednocześnie liczbę protonów w jądrze. Liczbę masową, czyli łączną ilość protonów i neutronów w jądrze. Oraz masę atomową, która jest czymś, co można w uproszczeniu określić jako wagę atomu. Jako że masa atomowa jest bliska liczbie atomowej, początkowo uznawano, że to ona odpowiada za ilość protonów w jądrze, a drobne niedokładności miały wynikać z masy elektronów. Takie twierdzenie było jednak sprzeczne z obliczeniami. Protony wyjaśniały tylko mniej więcej połowę masy jądra. Dokładanie dużej liczby elektronów w celu wyrównania braków powodowało problemy ze zrównaniem całkowitego ładunku elektrycznego atomu. W 1920 roku Rutherford zaproponował, że jądro składa się z trzeciego, obojętnego elektrycznie rodzaju cząstek – neutronu. Miał to być proton, do którego wetknięto na stałe elektron. Pomysł dobry, jednak trudny do sprawdzenia. Wykrywanie cząstek obojętnych elektrycznie nie jest takie łatwe. W 1930 roku Walter Botte i Herbert Becker przeprowadzali eksperymenty polegające na bombardowaniu jąder lekkich pierwiastków, głównie berylu, boru i litu, cząstkami alfa. Zauważyli, że zachodzi przy tym emisja nieznanego, nadzwyczaj przenikliwego promieniowania. Początkowo podejrzewano, że nowe promieniowanie nazywane berylowym jest w rzeczywistości promieniowaniem rentgenowskim lub gamma, ponieważ nie odchylało go pole elektromagnetyczne. Zmierzono głębokość, na jaką promieniowanie penetrowało ołów i ustalono, że kwanty gamma miałyby energię równą około 15 megaelektronowoltów. Mniej więcej w tym samym czasie podobne eksperymenty przeprowadzili Fryderyk i Irena Joliot-Curie. Skierowali promieniowanie berylowe na wosk, który jest niczym innym jak związkiem węgla z wodorem, zawiera więc dużą ilość protonów do wybicia. Zmierzono energię wybijanych protonów i obliczono, że fotony gamma powinny mieć energię co najmniej 50 megaelektronowoltów, czyli dużo większą niż odnotowana, żeby rozpędzać protony do obserwowanej energii.
James Chadwick postanowił powtórzyć doświadczenie, jednak wyszedł z inną hipotezą. Twierdził, że promieniowanie berylowe nie jest falą elektromagnetyczną, skoro protony mają wysoką energię kinetyczną i w dodatku jest ich dużo. Uznał, że odkryto obojętne elektrycznie cząstki, których poszukiwał od dekady. Do tego czasu uważano, że cząstka alfa, czyli jądro helu, składa się z 4 protonów i 2 elektronów. Chadwick jako źródeł cząstek alfa użył polonu i skierował je na beryl, a promieniowanie, które się z niego wydobywało, dalej na parafinę, z której wybite protony były kierowane do komory jonizacyjnej. Z obliczeń wynikało, że energia zawarta w promieniach rentgena wystarczała do uwolnienia z parafiny elektronów, ale była zbyt niska do wybicia z niej protonów. Chadwick był przekonany, że musiało to być spowodowane przez promieniowanie obojętnych cząstek, które mają masę zbliżoną do masy protonu. W 1932 roku odkryto trzeci składnik atomu – neutrony. 3 lata później Chadwick przeprowadził kolejny eksperyment. Wraz z Maurisem Goldhaberem użyli talu-208 jako źródła promieniowania gamma, które skierowali na jądro deuteru, czyli proton i neutron, w wyniku czego powstały 2 osobne cząstki. Znano już masę protonu, jak i energię wiązań deuteronu, w łatwy sposób ustalono więc masę neutronu. Była wyższa niż łączna masa protonu i elektronu, potwierdzono więc doświadczalnie istnienie neutronu jako odrębnej od nich cząstki. Wróćmy jeszcze do budowy atomu. Model Bohra podlegał coraz większej presji w świecie nauki, gdyż nie potrafił wyjaśnić pewnych zjawisk. Zastanawiano się, w jaki sposób jądro zbudowane z dodatnio naładowanych protonów utrzymuje się w całości, kiedy cząstki o takich samych ładunkach powinny się odpychać. Po drugie, za jego pomocą można było opisać jądro wodoru z jednym elektronem, ale dwuelektronowy hel był już zbyt skomplikowany. W 1924 Louis de Broglie wpadł na rewolucyjny pomysł. Uznał, że skoro światło zależnie od warunków może zachowywać się jak fala lub strumień cząstek, to może wszelka materia posiada takie właściwości. Zgodnie z tym pomysłem, wszystko nieustannie drga niczym fala, choć nim obiekt jest większy, tym drgania są mniej zauważalne. Eksperymentalne potwierdzenie tej hipotezy nastąpiło przez przypadek. W 1927 roku Clinton Davison i Lester Germer przeprowadzali eksperymenty związane z badaniem widma elektronów odbitych od różnych materiałów. Powierzchnia, od której je odbijano, musiała być wyjątkowo czysta. W wyniku nieplanowanej dekompresji, nikiel, od którego odbijano elektrony, utlenił się. Żeby usunąć zanieczyszczenie, ogrzewano metal, w wyniku czego zmianie uległa jego struktura krystaliczna. Kiedy usunięto tlenki z powierzchni i skierowano na nią strumień elektronów, ten uległ dyfrakcji, czyli rozproszeniu, zjawisku typowemu dla fal. Sama teoria de Broglie'a zainspirowała Erwina Schrödingera, który na tej podstawie w 1926 roku tworzył model matematyczny opisujący ruch elektronów na orbitach, zwany równaniem Schrödingera. Jego rozwiązaniem była funkcja falowa. Dokładnie rok później powstała konkurencyjna wobec niej mechanika macierzowa, która wprowadziła interesujące rozwiązanie znane jako zasada nieoznaczoności. Jako całość była tak skomplikowana, że sam jej twórca Werner Heisenberg miał powiedzieć: nie wiem nawet, czym jest macierz. Zgodnie z zasadą nieoznaczoności, każdy pomiar właściwości elektronu miał na niego wpływ. Można było znać pęd elektronu, czyli iloczyn masy i prędkości, albo jego położenie, ale nigdy obie wartości jednocześnie. Pomiar jednej z nich automatycznie zmieniał wartość drugiej. Można było ustalić albo gdzie jest elektron, albo gdzie leci. I tylko jedno naraz. W praktyce oznacza to, że nie można wyznaczyć trajektorii lotu elektronu wokół jądra. Max Born sformułował interpretację funkcji falowej w ten sposób, że chmura elektronowa odpowiada prawdopodobieństwu znalezienia elektronu w danym miejscu. W 1925 Wolfgang Pauli zaproponował tzw. regułę, czy też zakaz Pauliego. Zgodnie z jej założeniami, elektrony na orbitach muszą różnić się liczbami kwantowymi. Jako że liczba kombinacji jest ograniczona, pozwoliło to ustalić maksymalne zagęszczenie elektronów na kolejnych powłokach. Tak więc ta teoria stanowiła punkt wyjścia dla wskazania kolejnych powłok elektronowych oraz ich obłożenia elektronami. Schrödinger zastosował swoje równanie do obliczenia powłok elektronowych atomu wodoru, a wykresy funkcji falowej są dziś podstawą wizualizacji tzw. modelu orbitali. Orbitale nie powinny być rozpatrywane jako chmury gęste od elektronów, czy trwały ślad, który elektrony zostawiły lub zostawią w każdych z tych miejsc. Jest to sprzeczne z zasadą nieoznaczoności. Ruch elektronów jest zapisywany w formie obliczeń matematycznych, z których wynika statystyka szans znalezienia elektronu w danym miejscu. Wszelkie wizualizacje to tylko inwencja artystyczna twórcy, która ma za zadanie co najwyżej pomóc zrozumieć budowę atomów, jeżeli w ogóle można o czymś takim mówić. De Broglie wymyślił, że cała materia ma właściwości falowe. Na tej podstawie Schrödinger uznał, że elektron jako fala podlega ugięciu wokół jądra atomowego. Nie jest to proste do zwizualizowania.
Dlatego też współczesne modele wyglądają jak jądro otoczone przez chmurę elektronów, albo jak układ planetarny. Model Bohra jest intuicyjny, łatwy do wyobrażenia czy narysowania na dwuwymiarowej kartce papieru. Stanowi dobry kompromis pomiędzy prawdopodobną budową atomu, a potrzebą łatwego jej wyjaśnienia. Przyznam, że scenariusz nie był prosty do napisania. Wspomnienie jakiegoś zjawiska implikuje potrzebę wyjaśnienia kolejnego, a to jeszcze następnego. Przez to cały odcinek rozrósł się do sporych rozmiarów. Zapewne można by też wskazać, że o czymś nie powiedziano lub powiedziano zbyt mało. Wiem, że pozostaje wiele zjawisk atomowych, o których warto było wspomnieć. Zapewne powstaną kolejne odcinki w takiej tematyce. Niemniej uważam, że najważniejsze kwestie dotyczące historii badania nad budową atomu zostały tu ujęte. Jeżeli materiał się spodobał, to zostaw coś po sobie, filmowi na pewno się to przyda. Zapraszam też do innych moich materiałów. Do następnego razu.